Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Majowe Wielbienia Maryi w litaniach loretańskich na każdy dzień miesiąca rozłożone. Zaprasza ojciec Prokop Kapucyn. Dzień 10. Kiedy i w jaki sposób odbyło się zwiastowanie? Tajemnica zwiastowania zaszła w roku 5099 od stworzenia świata, na 9 miesięcy przed erą chrześcijańską. Lat więc temu przeszło 1874, gdy to piszemy, a w 15 roku życia Przenajświętszej Panny. Powszechne zaś przy tym jest, i to od najdawniejszych czasów w Kościele, przekonanie, że zwiastowanie miało miejsce 25 marca. I w tym też dniu pamiątka tej największej tajemnicy jest obchodzona. Święty Jan Złotousty, święty Augustyn i wielu innych i dawniejszych i nowszych pisarzy kościelnych utrzymują, że wypadło to w dzień piątkowy, a to dlatego, aby stanie się człowiekiem Syna Bożego, który jest naszym powtórnym Adamem, przypadało w tenże dzień tygodnia, w którym pierwszy człowiek stworzonym został, co, jak wiadomo, miało miejsce w dzień piątkowy, to jest w dniu szóstym stworzenia świata. Według świętego Atanazego odbyło się to o świcie, około tej godziny bliskiej północy, w której pierwsi chrześcijanie, pacierze kościelne, jutrznią zwane, odmawiali. A to znowu dlatego, aby dzień łaski zaświtał i poczynał się w porze, w której świta i poczyna się dzień słoneczny. I aby tajemnica ta, w której Syn Boży zstępował w przeczyste łono Matki Przenajświętszej, nastąpiła w tej porze, w której Bóg zwykle, trwającym na gorących modlitwach, najrzadsze i najdroższe łaski swoje zwykł udzielać. Święty też Bernard utrzymuje na mocy starego podania i różnych objawień, że Przenajświętsza Panna, według swego zwyczaju, zamknięta w małej komnacie swojej i wtedy noc całą aż do świtu trwała na modlitwie, czytając i rozważając święte księgi. W takiej to więc chwili stanął przed Najświętszą Panną Anioł i powitał ją wyżej przytoczonymi słowami, wymawiając je z najgłębszym uszanowaniem i przybierając najpokorniejszą postawę, bo nie przychodził rozkazywać, lecz pytać ją od Boga i niejako upraszać, aby dała przyzwolenie swoje na stanie się Matką Zbawiciela. Mógł bez wątpienia Pan Bóg, tak jak niegdyś przy stworzeniu pierwszej niewiasty, którą wywiódł z żebra Adama, czyniąc to bez jego pozwolenia i nawet bez jego wiedzy, sprawić, aby Przenajświętsza Panna stała się matką jego Syna Jednorodzonego, podobnież nie wiedząc o tym, i nie potrzebował i na to jej zezwolenia. Jednak spodobało się Bogu inaczej w tym razie postąpić. Pan Bóg przysyła do Panny Przenajświętszej jednego z najpierwszych duchów niebieskich, najwyższy tron jego otaczających, aby ją spytał, czy zgadza się na to, aby w jej dziewiczym łonie dokonało się za sprawą Ducha Świętego połączenie natury Bożej z naturą ludzką. Jakby
nie dość było na tym najwyższemu majestatowi Bożemu, że miał się uniżyć aż do przyjęcia na siebie ciała ludzkiego, lecz jeszcze prócz tego raczy domagać się na to zezwolenia i pytać o nie stworzenie swoje. Boże wielki! Nie tylko do tak niepojętego zaszczytu wynosisz Przenajświętszą Pannę, iż ją na matkę swoją wybierasz, lecz prócz tego chcesz, aby w tym miała udział i jej własna wola, tak, aby z dzieła największego, jakie tylko w całej potędze swojej spełnić może zewnątrz siebie, miała ona zasługę, jako z czynu, którego ostateczne dokonanie jednak od jej własnej woli zależnym uczyniłeś. Owszem, z dzieła tego ceny i wartości nieskończonej, całkowitą na nią samą tym sposobem zlałeś zasługę, gdyż sam przed wcieleniem się zasługi żadnej jeszcze nie kładąc, nic z takiej wtedy sobie nie zostawiłeś. O, niepojęta dobroci i łaskawości Boga Najwyższego! O zaszczycie! O szczęście! O chwało! O zasługo bez miary Panny Przenajświętszej! Święty Bernardyn Sieneński utrzymuje, że Matka Boża przez samo zezwolenie swoje na wcielenie się Boga w jej przeczystym łonie więcej bez żadnego porównania nabyła zasług, aniżeli wszyscy aniołowie i wszyscy święci razem wzięci zasłużyć kiedykolwiek mogli i jeszcze zasłużyć mogą do końca świata przez wszelkie swoje najświętsze i najzasłużeńsze myśli, słowa i czyny. Była jednak chwila, w której Przenajświętsza Panna jakby zawahała się w myślach, jaką przybyłemu do niej i tak nadzwyczajne rzeczy zapowiadającemu aniołowi ma dać odpowiedź, która, gdy usłyszała to, co jej anioł zwiastował, mówi Święta Ewangelia, zatrwożyła się na mowę jego i myślała, jakie by to było pozdrowienie. Przenajświętsza Panna do widoku aniołów przyzwyczajoną była. Objawienie się więc jednego z nich tym razem, i to jeszcze świętego archanioła Gabriela, który był jej aniołem stróżem, z którym najczęściej przystawała i który jej najczęściej usługiwał, nie mogło ją o żadną trwogę przyprawić. Zatrwożyła się więc nie z widoku anioła, lecz z tego, co on jej zapowiadał, co od niego tym razem usłyszała, jak to wyraźnie Ewangelia Święta mówi. Zatrwożyła się na mowę jego. Najpierw głęboka jej pokora jest powodem trwogi, jakiej doznaje. Zatrważa się, gdy poczytując sobie za ostatnią i najniegodniejszą z istot stworzonych, słyszy zapowiedziane sobie, że w dziewiczym łonie swoim pocznie Słowo Odwieczne, Syna Bożego, Boga Prawdziwego, i że przez to wyniesiona zostanie do najwyższej, jaką po Bogu wyobrazić sobie można, godności Matki Bożej. Ten niepojęty szczyt i ogrom chwały przeraża ją i w wielką trwogę wprawia, bo tak jak wielką pychę nic bardziej nie przyprawia o wielkie pomieszanie i trwogę, jak wielkie jej upokorzenie, tak wielką, głęboką, prawdziwą pokorę nie bardziej nie miesza i nie przeraża, jak niespodziane, nadzwyczajne wyniesienie. Z drugiej strony zrazu trwoży się Maryja o swoje dziewictwo,
bo je poślubiła Bogu ślubem wieczystym. Wolałaby milion razy śmierć najstraszniejszą ponieść i męki piekła całego, aniżeli ślubu swojego odstąpić. Gdy więc słyszy, że ma stać się matką, drży, aby nie przyszło do tego, żeby dziewicą być przestała. Nie dość dla jej uspokojenia na tym, iż słyszy, że będzie matką Boga, bo jeśli nawet w tym celu miałaby postradać dziewictwo, woli raczej wyrzec się tej godności. Na próżno anioł odzywa się do niej, czytając jej myśli i słowa. Nie bój się, o Maryjo! I upewnia ją, że gdy sam Bóg tego po niej się domaga, więc nie weźmie jej tego za złe, albowiem mówi dalej: znalazłaś łaskę u Boga. I następnie przedstawia jej wielkość godności, jaka ją czeka, gdy zostanie matką Boga. Oto poczniesz, powiada, w żywocie i porodzisz syna, a nazwiesz imię jego Jezus, a będzie zwan synem Najwyższego. Będzie własnym synem Boga. I będzie królował na wieki, a królestwa jego nie będzie końca. Na próżno tak ją uspokaja i przedstawia niezmierną chwałę, jaka ją czeka w macierzyństwie Bożym. Pomimo bowiem tego, przy dziewictwie obstając, jak się to stanie? Rzekła, kiedy męża nie znam i nigdy znać nie będę, i dopóki anioł nie dał jej zapewnienia od Boga samego, że dziewictwo jej nienaruszonym pozostanie i że matką stanie się ona jedynie za sprawą Boga Ducha Świętego, nie przestaje się trwożyć i w odpowiedzi swojej waha się i zezwolenia dać nie chce. Przenosząc się myślą do tej chwili, w której ważyły się losy całego rodu ludzkiego, w której od zezwolenia Przenajświętszej Dziewicy zawisła była sprawa naszego zbawienia, przyjście Syna Bożego na ziemię, święty Augustyn, święty Bernardyn, święty Fulgenty, święty Wawrzyniec, Justynian i wielu innych ojców Kościoła, w podobnych mniej więcej słowach, odzywając się do Przenajświętszej Panny i błagając ją o danie zezwolenia swego, tak do niej przemawiają. Racz dać odpowiedź, Panno Przenajświętsza. Daj przyzwolenie swoje aniołowi, domagającemu się o nie, od Ciebie, ze strony Boga samego, oczekującego, aby mu je jako pomyślny skutek zawierzonego mu orędzia mógł co prędzej zanieść. Daj odpowiedź przychylną zbawieniu całego rodu ludzkiego, który pogrążony w nędzy grzechowej jęczy u stóp Twoich. Rzeknij tylko słowo, a będą zbawione dusz miliony. O Panno przecudna, nieoczekiwanie i nadziejo wszystkich wieków przeszłych. Otóż przecie czas nadszedł i w ręku już teraz Twoim pociecha i ratunek wszystkich strapionych, wszystkich też oczy do Ciebie zwrócone i błagając Cię rzewnymi łzami, wszystkie usta wołają do Ciebie, wzywając Twego miłosierdzia. Ze wszystkich zakątków świata stworzonego, gdzie tylko są istoty rozumem i wolą obdarzone, z otchłani czyśćcowej, z ziemi całej, z nieba samego, jednym głosem wszyscy odzywają się do Ciebie, a błagając Cię z równą gorącością, wzdychają do Ciebie jednym i tymże samym pragnieniem ożywieni.
przemów, o wyrocznio zbawienia ludzkiego, daj odpowiedź przedstawieniu posłannika niebieskiego. Przemawiającego do Ciebie, daj przyzwolenie, o które niebo i ziemia, aniołowie i ludzie, Stwórca i stworzenie, upraszają Cię usilnie. Rzeknij tylko słowo, a zbawieniem i szczęściem wszystko napełnisz. Patrz, oto jednorodzony Syn Boga, już mający wyjść z łona Ojca Przedwiecznego, na progach niebieskich wyczekuje, aby wstąpić w dziewicze łono Twoje, skoro na to zezwolisz. Patrz na Adama, pierwszego ojca Twojego. Patrz na wszystkich patriarchów i wszystkich królów wieków przeszłych, którzy są Twoimi przodkami. Patrz na tę ogromną liczbę pokrewnych Twoich, dzieci wspólnych pierwszych rodziców naszych, jęczących w smutku już kilkunastowiekowym z powodu, że wstęp do nieba mają dla siebie dotąd zamknięty, póki go pomyślną odpowiedzią swoją nie otworzysz przed nimi. Przemów więc, o Panno błogosławiona, daj przyzwolenie, na które Archanioł oczekuje, aby się nim ze wszystkimi aniołami i z ludźmi ucieszyć. Zgódź się tylko na to, abyś stała się Matką Boga, a wszystkich uczynisz dziećmi Bożymi. Pociesz się, biedny rodzie ludzki. Oddal z serca wszelki smutek, otrzyj łzy i raduj się całą duszą. Rozpływaj się w świętym weselu, śpiewaj wieczne Alleluja. Panna Przenajświętsza dała swoje przyzwolenie. I rzekła Maryja: oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ludzie, mieć więc będziecie Zbawiciela, mieć będziecie Boga Człowieka, który wszystkich was przypuści do braterstwa swego, który uczyni was współspadkobiercami w królestwie swego Ojca Niebieskiego i posiadaczami swojej chwały w wieczności. A wszystko to nabytym dla was zostało zezwoleniem Przenajświętszej Panny na stanie się Matką Syna Bożego. O, czymże my wypłacimy się Tobie? O, Wyswobodzicielko nasza, tyle i takie dobrodziejstwa Ci zawdzięczając. Co najmniej powinniśmy więc poświęcić Ci serca nasze w najszczególniejszy sposób. Powinniśmy poświęcić nadzwyczajnie, całkowicie, bez żadnej miary i ograniczenia i na zawsze, na całe życie nasze, z całej duszy naszej. Ciebie, po Bogu, za najwyższą Panią naszą, za największą dobrodziejkę poczytywać powinniśmy i Tobie, po Bogu, najgłębszą cześć oddawać, największą wdzięczność okazywać. Prezentowane treści pochodzą z książki Majowe Wielbienia Maryi w litaniach loretańskich na każdy dzień miesiąca rozłożone, napisanej wiele lat temu przez ojca Prokopa Kapucyna. Wersję książkową, audiobook oraz inne dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.